Cześć, tu Tomek Makowski i Bartosz Kopacz. Zapraszamy Was na kolejny odcinek Miedziowego Quizu. Panowie, konkurencja numer jeden, tak czy nie? Bartosz Kopacz w obecnym sezonie PKO Bank Polskiej Ekstraklasy wykonał ponad 1000 podań. 1000 podań? Ale to... Nie no. Więcej niż Xavi i Iniesta razem wzięci w Barcelonie. 1000 podań kolejek, ile było Ekstraklasy? 19 kolejek, ja grałem 18. W jednym meczu nie grałem. No, raczej nie. Nie. No niestety, Kopi, nie doszacowałeś się tutaj. 1041 podań wykonałeś w tej. A ile dokładnych? Tomasz Makowski i Bartosz Kopacz strzelili razem w barwach Zagłębia 10 goli. Ja mam 3. Kurde, ja tyle strzeliłem, że wiesz, ciężko mi tutaj teraz doszacować. W tym sezonie 2. No to nie, to 10 się nie zbiera. Nie? Nie. A ile jest? Odpowiedź, łącznie macie 9 goli. Pytanie numer 3. Prowadząc reprezentację Polski, najwyższym zwycięstwem Waldemara Fornalika był wynik 5-0. Tak? Czy nie? Nie no, jakieś San Marino tam pewnie się trafiło, nie? No to co, tak? Dajemy? Tak. Tak. Tak, bardzo dobra odpowiedź i chodziło też właśnie o spotkanie San Marino. Marek Mróz jest zawodnikiem, który w obecnych rozgrywkach PKO Bank Polskiej Ekstraklasy najczęściej wchodził na boisko z ławki. Ale ze wszystkich klubów, tak? Tu mamy na myśli tylko Zagłębie. Zagłębie. No to często wchodził z ławki. Często wchodził, no ale... Czy nie? Pienio też, nie? Pienio też tak. No ale Pienio też zaczynał w pierwszym drugim. Mhm. Marek na początku, nie? Dwie kolejki chyba grał, a później... Czy pierwszą kolejkę zaczął? No, mi się wydaje, że wchodził często za mnie, czy nawet za Sergieja. Ja ustalę, że tak. No dobra, to dajemy odpowiedź tak. Niestety tu odpowiedź jest na nie. Arkadiusz Woźniak częściej wchodził od Marka. Jak dotąd, żaden z piłkarzy Zagłębia nie skierował w tym sezonie piłki do własnej bramki. Pierwsza kolejka z Aleks Ładniczak. Pierwsza kolejka, gol samobójczy. Czyli odpowiedź? Czyli jakie było pytanie? Bo to musimy teraz dobrze skonstruować. Jak dotąd żaden z piłkarzy Zagłębia nie skierował w tym sezonie piłki do własnej bramki? Nie. Bardzo dobra odpowiedź. Trzeci punkcik na waszym koncie. Dobra. Pierwszy zawodnik. No to tu chyba... Od razu. Nie ma wątpliwości, nie? Jasiu Buric. Jasiu Buric, bardzo dobra odpowiedź. Teraz były zawodnik Zagłębia, tak? Owszem. Dobra. Górnik Zabrze, Górnik Łęczna, to twoje... A nie w tych latach. ...rejony tam. 10 później, ja. No dobra, ja już chyba wiem, o kogo chodzi. To ciebie nie było, więc to ja biorę na siebie. Dawaj. Piotr Leciejewski. Bardzo dobra odpowiedź. I teraz zawodnik z Ekstraklasy. Tak. No, powiem ci, że ciężko. Strzał. No to nawet nie ma kogo strzelić. Kurde, w Radomiaku za dużo Polaków nie ma, no to musimy dojść do tego. Bramowicz... Tak. No. Abramowicz. Bardzo dobrze. Kurde. I teraz... Reszta świata. Znasz w ogóle jakiegoś zawodnika? Nie, 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 n
też jakby pozycja była, nie? To, to by było łatwiej. Dobra, no co, ja strzelę tylko, bo nikt mi nie przychodzi do głowy. Strzelę tego Poulsena, ale to raczej nie będzie poprawna odpowiedź. To nie jest to Jusuf Poulsen, chodziło nam o Kevina Campla. No. No i dobra, panowie, wiecie, że to jest były lub obecny zawodnik Zagłębia, na 6 liter. Bawcie się. Były lub obecny. Tak jest. Dobra, piszemy, piszemy bramka, może coś nam to ułatwi. No. 4 litery, tylko każdy w innym miejscu może być. Piszmy marzec i zobaczymy, czy coś... No to pisuj, nie na początku, a wtedy może kolejna się... M.A. No, nie jest jakaś podpowiedź, no... Kurde, teraz jak nie zgadniemy, jak już mamy M.A. Matras był tu? No, był. Rzeczywiście. Dajemy? No. Dobrze to wymyśliłeś. Tak jest. Kapitalnie, 4 punkty. Ja bym do tego w życiu nie doszedł. Lądują na waszym koncie. A waszym składem jest skład meczu Polska-Ukraina Euro 2016, wynik 1-0 dla Polski. No dobra, no to co, Lewandowski na pewno. Tak. Raz. Poznań Glik, dajmy. No to czekaj, pojedynczo, nie? To, takich pewniaków. No to... Dla mnie Poznań Glik. No to damy co, kto jest pewniejszy? Z tej Glik. No Glik. Dwa. Dobra, tam chyba linia obrony się nie zmieniała, no, nie? No Pazdan. To Pazdan. Minister obrony narodowej. Trzy. Jędza. Jędrzejczyk na lewej obronie. Cztery. Piszczek na prawo? No tak. Piszczek. Łukasza Piszczka nie ma. O kurczę. Dobra, to jedziemy dalej. Krycha Mąka. Tak? No. Krychowiak? Pięć. Mączyński? Nie ma Mączyńskiego. Drugi błąd. O kurczę. Dobra, przejdźmy formację wyżej. Teraz to... I co, teraz ten jeden błąd już nas eliminuje, tak? A mamy ilu z... 5, tak? Czyli było Błaszczykowski. No dobra, mów, będzie na ciebie. Błaszczykowski. Niestety jest na Makiego, panowie. No, co ty mówisz? Jak? Co ty zrobiłeś? A kto tam był? Trzeci błąd, panowie. 5 punktów, niestety, tylko. W bramce Łukasz Fabiański. Prawa obrona Tiago Cionek. W środku Tomek Jodłowiec z Krychowiakiem, którego wymieniliście. Na dyszce Zieliński. Skrzydła Milik Kapustka. Waszczykowski strzelił w tym meczu bramkę, ale wszedł z ławki. No, no nie było to takie oczywiste. Dobra, trudne miejsce. Panowie, ostatnia konkurencja przed nami. Kółko i krzyżyk. 3 minuty, nie przedłużając. Zaczynamy. Dobra, Zagłębie Śląsk, tu jest George Czotra. Na 100%. Żuber? Tak. Żubrowski. Tutaj nie był Polaczek przypadkiem? Rzeczywiście, no, Martin Polaczek. Dobra, tu tabelkę mamy. Tutaj na pewno pod Beskidzie Lech Janicki. Śląskie Jagiellonia, Bartek Pawłowski. W Koronie. Tutaj Wida Jagiellonia, pod Beskidzie. W Koronie Kielce Bartek Pawłowski nie grał? Też czasem ja ci mówiłem przed nagrywkami, że on wszędzie grał, że każe tabelce dodam. Korona Lech, Korona Jagiellonia i Śląsk Lech. Dobra, Korona Jagiellonia, no tu też niech będzie Bartek Pawłowski grał, czy to nie? Te dwa tutaj.
A teraz ten transfer tego młodego zawodnika nie był? Był w końcu czy nie? To on, czy nie? No Żuko przecież jest. A, Żukowski. Żukowski, no. No i Koronalek. Co się panowie? No. Panowie, podsumowując, 23 punkty na waszym koncie, solidny występ, środek tabeli naszego miedziowego quizu. Także no, gratuluję, całkiem solidnego występu. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki miedziowego quizu. No i możliwe, że do dogrywki. Możliwe, że do dogrywki. Na porządek powitanie do kamery, Bartek Kopacz, Tomek Tłukowski. Kolejny odcinek miedziowego quizu. Dzień dobry. Ty. Nie, to wy mówicie. No.